Boks, proszę Państwa, pięściarstwo de facto było wkomponowane w życie człowieka od początku jego istnienia. Praktycznie nie ma kontynentu, gdzie pięściarstwo nie byłoby kultywowane, czy to w wymiarze takim, proszę Państwa, utylitarnym, czy też militarnym. Warto, myślę, wspomnieć, proszę Państwa, że na Wyspach Brytyjskich, Walii, Anglii, Szkocji do dzisiejszego dnia w wielu elitarnych szkołach pięściarstwo stanowi uzupełnienie lekcji wychowania fizycznego. De facto traktuje się ten boks, to pięściarstwo, proszę Państwa, jak wiele dyscyplin o wyjątkowo prestiżowym charakterze, jak tenis ziemny, golf, czy też fechtunek. U nas, proszę Państwa, od wielu lat, myślę o Europie, ale myślę również o świecie, boks przeżywał różne koleje. Był gloryfikowany, był jednocześnie, proszę Państwa, w jakiś sposób kontestowany niejednokrotnie, nawet nasza uczelnia przeżywała okres takiej dość szczególnej krucjaty przeciwko tej dyscyplinie, która wielu niestety ze względów głównie medycznych łączy się z dużą urazowością. Ja tylko wspomnę, proszę Państwa, bo to jest też dość istotne, kiedy Gloria Vitis, organizacja oceniająca ilość urazów w różnych dyscyplinach sportu, brała pod lupę również pięściarstwo, okazało się, proszę Państwa, że w tym wykazie, jeśli chodzi o te działania traumatologiczne w sporcie, boks znalazł się między 35 a 37 miejscem. Gry zespołowe, sporty zimowe zdecydowanie, proszę Państwa, to pięściarstwo wyprzedziły. Niemniej urazy w boksie mają wymiar wyjątkowo spektakularny, bo koncentrują się na głowie, na twarzy, czaszce i to jest najczęściej widoczne. Proszę Państwa, boks, myślę, znajduje się w genomie wszystkich mężczyzn, ale coraz częściej mam wrażenie, że również w genomie kobiet, ponieważ coraz więcej kobiet również zakłada rękawice i coraz częściej podejmuje tego typu wyzwania. Dziś przedstawiciele, proszę Państwa, u nas boksu zawodowego, zawodnik i trener. Pozwólcie Państwo, że rozpocznę od prezentacji naszego gościa zawodnika. Ma na swoim koncie Mistrzostwo Polski Juniorów w 2005 roku. Był ćwierćfinalistą Mistrzostw Europy Juniorów w Tallinie również w 2005. Jest brązowym medalistą Mistrzostw Polski Seniorów w 2005 roku, zdobywcą pierwszego miejsca w turnieju tzw. Nadziei Olimpijskich w 2006 i w końcu wicemistrzem Polski Seniorów w 2006. To jest, proszę Państwa, taki krótki tylko przekrój przez karierę amatorską naszego gościa, jeśli chodzi o karierę zawodową. Jest młodzieżowym mistrzem świata do lat 23 Federacji WBC, a od 15 grudnia 2002 roku mistrzem Europy w kategorii junior ciężkiej. Przed Państwem Mateusz Masterna. Szanowni Państwo, nie byłoby prawdopodobnie sukcesu pana Mateusza, gdyby nie legenda już polskiego boksu. Osoby, proszę Państwa, dla której boks praktycznie to kwintesencja życia. Jego pierwszym klubem była Polonia Warszawa. Swoją pracę w Polskim Związku Bokserskim zaczynał jako trener kadry juniorów, by po 2 latach jako główny szkoleniowiec objąć prowadzenie pięściarskiej kadry Legii Warszawa. Pod jego okiem zawodnicy Legii aż 5-krotnie wywalczyli tytuł drużynowego mistrza Polski. Przez wiele lat nasz gość był trenerem reprezentacji Norwegii i konsultantem Norweskiego Komitetu Olimpijskiego do spraw sportów letnich. Prowadził także reprezentację Polski juniorów i seniorów, a jego wychowankowie zdobywali uznanie i medale na Mistrzostwach Świata i Europy. Pod jego okiem juniorzy wywalczyli między innymi aż 4 medale podczas zmagań olimpijskich w Seulu w 1988 roku. Należy, proszę Państwa, do czołówki najlepszych szkoleniowców w boksie zawodowym. Ma na swoim koncie prowadzenie takich gwiazd światowego ringu jak Dariusz Michalczewski, Andrzej Gołota, Henryk Petwich, Bogdan Gajda, Dariusz Krzysztof Kosedowscy, Zbigniew Raubo, Jan Dyda. Przez wiele lat nasz gość, proszę Państwa, opiekował się, prowadził Tomasza Adamka. Dziś na spotkaniu z nami, w obecności swojego podwiecznego Mateusza Masternaka, pan Andrzej Dmitruk. Witamy serdecznie. Dziękuję panu profesorowi i oczywiście za zorganizowanie tego spotkania. Dziękuję bardzo za taką miłą zapowiedź, aż nie wiedziałem, że tyle rzeczy udało mi się zdobyć. Nie wiem, czy to dużo, czy to mało. Zależy, kto by to oceniał.
Zajmuję się boksem 10 lat. Akurat teraz w marcu mija 10 lat. Z jednej strony wydawałoby się, że to już sporo. Z drugiej strony, jak patrzy się na Bernarda Hopkinsa, który ma 48 lat i zdobywa mistrzostwo świata, można by powiedzieć, że jest to dosyć skromny okres czasu. Natomiast jakby powiedzieć z perspektywy tych 10 lat, mogę powiedzieć, że nie żałuję swojej decyzji, ale również czuję na swoich barkach ciężar, jaki przez tą całą swoją karierę przeniosłem, bo jakby nie jest łatwo w Polsce się wybić, bo tak naprawdę w wielu dyscyplinach sportu, między innymi też w boksie, jest tak, że nasz system, który ma nas doprowadzić do mistrzostwa sportowego, ma wiele do zastrzeżeń. W boksie niestety jest tak, że jakby państwo pomaga tylko grupom tym młodzieżowym, powiedzmy do lat 18, natomiast później nie ma perspektyw i na szczęście od bodajże 92 roku tu właśnie pan trener jest też jakby pierwowzorem boksu zawodowego w Polsce i także w 2006 roku podpisałem kontrakt zawodowy. Zacząłem trenować boks, w sumie nie wiem dlaczego, ale teraz wiem, że boks jest jedną z niewielu dyscyplin, która kształtuje ciało, ale też ducha. Dziś zapewne jestem zupełnie innym człowiekiem, niż bym był zwykłym chłopcem, jest mężczyzną, który urodził się na wsi, która moja wioska liczyła 30 numerów, 30 domów, bo teraz w jednej bramie mam 40 mieszkań. Także naprawdę to, jak mówią, że jak mówię tak marginalnie, jeśli mówię, że dziś już w tamtej miejscowości wrony zawracają, to ja mogę powiedzieć, że do mojej miejscowości w ogóle nie dolatują. Ale to wszystko jakby ja z perspektywy czasu bardzo dobrze wspominam. Jakby przez całą swoją karierę to we mnie jest gdzieś w głębi duszy i wiem, że jakby każda taka rzecz, która na przykład jak zacząłem trenować boks, mając lat 16, to koledzy od razu ksywkę mi wymyślili Tyson i jakby nie mając świadomości tego, z ich perspektywy wydawało mi się, że obejrzał jakiś film pod tytułem Rocky, bądź Rambo, bądź jakiś Karate Kid i myśli, że stanie pięściarzem. Myśli, że będzie kiedyś kimś w pokroju, jak wtedy w telewizji oglądaliśmy Dariusza Michalczewskiego, czy Andrzeja Gołoty. Ja tak naprawdę wtedy jakby teraz wtedy i teraz też nie wiem, czy uda mi się jakby moich starszych kolegów ich podzielić, ich sukces, powielić, osiągnąć tak dużo, jak oni osiągnęli, ale jakby mam ten plus i tą przewagę nad swoimi rówieśnikami, że dałem sobie szansę. Oni sobie jej nie dali. Oni niestety w takich małych miejscowościach jest jeszcze ciężej niż we Wrocławiu, bo ciężej z pracą, ciężej ze wszystkim. A mi udało się wyjechać do dużego miasta, jakim jest Wrocław. Także też się bardzo cieszę, że akurat wybrałem to miasto. I jakby będąc pierwszy raz w Wrocławiu na sali treningowej, zobaczyłem Maćka Cygana, że on trenuje, nie wiem, czy Państwo znacie go, myślę, że znacie. Dla mnie, jak wtedy zobaczyłem Maćka, jak ja się tak fascynowałem boksem, to było, ciężko mi jest powiedzieć, ale jak niektórzy ludzie widzą gdzieś figurkę i się żegnają, to ja chciałem zrobić to samo. To tak dla mnie dużo, dużo znaczyło i myślę, że to ten dzień, ten moment tak naprawdę zdecydował o tym, że teraz jestem tutaj i już 10 lat boksuję, bo boks jest moim sposobem na życie, ale też jest również pasją. Tak.
co do jakichś sukcesów moich, to w boksie amatorskim stoczyłem około 70 walk. Mówię około z tego względu, że jakby gdzieś te pierwsze walki nie zawsze są gdzieś tam wpisywane do jakichś tam książeczek, tak zwana książeczka zawodnicza. I jakby no, z perspektywy już tylu lat nie pamiętam wszystkich walk, ale jest ich około 70, natomiast wiem, że z nich 9 przegrałem. Są niektórymi udało mi się zrewanżować, co nie udało mi się, ale myślę, że tu jakby bardzo istotne jest to, co się osiągnęło. Jakby no, może mój sukces... Zgadałem się? Także może największym sukcesem byłoby zdobyć medal olimpijski. Niestety nie udało mi się tego zdobyć, bo jeszcze wtedy nie znałem obecnego mojego trenera, pana Andrzeja. Jakbym go znał, pewnie moja kariera by amatorska się trochę lepiej potoczyła, ale jakby 2,5 roku trenowałem boks amatorski. Jakby udało mi się zdobyć wicemistrzostwo Polski seniorów, tak naprawdę zdobyłem to jako junior, bo jeśli by mi się to udało zdobyć, to byłbym jednym z najmłodszych powojennych mistrzów Polski, seniorów, niestety trochę zabrakło, ale jakby ten sukces pozwolił mi, jakby mu pozwolił, zwrócił uwagę takiego fachowca, jak jest pan tutaj obok mnie siedzący trener, i to jakby teraz przekażę trenerowi mikrofon, bo to on mnie jako 19-latka zobaczył i to on jakby zdecydował, że żebym spróbował swoich sił w boksie zawodowym, i wydaje mi się, że dobrze zrobiłem, że związałem się z trenerem. Kiedyś wiem, że w rosyjskim języku jest takie powiedzenie, że w życiu trzeba zrobić 3 rzeczy. Pierwsza rzecz to jest spotkać połówkę swoją, druga rzecz mieć owoc z tej połówki, a trzecia rzecz poznać kogoś, kto nauczy w życiu nas jakiegoś fachu. Coś, czegoś, co będzie nam w życiu przynosić jakieś korzyści. Bo nie ukrywam, że jest to taki powrót do pamięci. Ja pamiętam czasy, kiedy AWF Wrocław no, bardzo mocno był związany z polskim boksem amatorskim, właśnie jeszcze przed olimpiadą w Seulu. To były czasy pewnej diagnostyki treningowej. Szkoda, że dzisiaj polski sport, no nie powiem, nie przeżywa może do końca jakiegoś kryzysu, bo przecież mamy medalistów olimpijskich, ale no, jest inną dziedziną z życia, powiedziałbym, inaczej zorganizowaną, bo organizują się z dużymi trudnościami, o których na pewno wy wszyscy doskonale wiecie i je czujecie. Myślę, że wykorzystanie takiej wiedzy, jaka jest potencjału olbrzymiego tutaj w Akademii Wychowania Fizycznego w Wrocławiu, mam nadzieję, że władze polskiego sportu tą wiedzę wreszcie dostrzegą tutaj olbrzymi potencjał, olbrzymie możliwości. Także jeszcze raz dziękuję panie profesorze za tą okazję do spotkania po latach. Natomiast wracając tutaj, no Mateusz praktycznie wyczerpał cały temat, powiedział bardzo ciekawie o tym, jakie motywy spowodowały, że dzisiaj w tej dyscyplinie egzystuje. Myśmy się spotkali parę lat temu i przyznam się, że tak samo jak dla zawodnika, tak samo i dla trenera, bardzo cenną rzeczą jest współpraca, powiedzmy, na bazie tego wzajemnego porozumienia, współpraca, która po prostu jest jakimś procesem twórczym, prawda? No zawsze w polskim sporcie się utarło kiedyś, w latach, kiedy ja jeszcze się w nim zacząłem wychowywać, powiedzenie, że sam to sport to jest taka dyscyplina, gdzie trener wydaje polecenia, zawodnik realizuje. Nieprawda. Dzisiaj polski sport się zmienił bardzo mocno. Mateusz Masternak jest przykładem właśnie tej nowej generacji, new generation. Dzisiaj jest to dialog między ludźmi, którzy chcą coś osiągnąć. Bo zarówno ambicje ma oczywiście zawodnik, ale ambicje ma również i trener, poza sferą finansową, która zawsze jednak w sporcie musi odgrywać rolę, bo jest to przecież jakaś gałąź naszego życia i element życia społecznego.
Natomiast myślę, że wracając do tej mojej puenty wypowiedzi, jest sytuacja, że ja pamiętam 10 lat temu, 15 lat temu, jak się pracowało i dzisiaj. Dzisiaj jest to układ zupełnie partnerski, gdzie wymiana wiedzy, doświadczenia i polega na tym, że kształtuje się, powiedzmy, to, co nazywamy mistrzostwem sportowym. Nie ma dzisiaj biernego kontaktu między trenerem a zawodnikiem. Musi ta wymiana być, informacji szczególnie, kreatywna dyskusja na temat tego, co należy poprawić, co należy zrobić i dostrzeganie wielu elementów, które 10-15 lat temu w sporcie praktycznie może nie tyle, że nie istniały, a nie odgrywały takiego znaczenia, bo dzisiaj sport wyczynowy, nie tylko bok zawodowy, to fabryka, to przedsiębiorstwo. To oczywiście proces treningowy, to pełna diagnostyka i monitoring treningu, między innymi dzięki takim uczelniom, jak tutaj się dzisiaj znajdujemy, to wykorzystanie, przepraszam za określenie, olbrzymiej wiedzy ludzi, z którymi się współpracuje. Bo bez tej wiedzy po prostu dzisiaj nie ma mowy o osiąganiu jakichkolwiek poważnych wyników na świecie. Zdajcie sobie sprawę, jak w wielu państwach rozwinięty jest ten system właśnie wiedzy, kształtowania całego procesu treningowego. Jeszcze doszedł nam jeden element, który parę lat temu może był mniej dostrzegany, bo kiedyś, no, powiedzmy, tabloidy typu Super Express, faktów wtedy jeszcze chyba w Polsce nie było. I parę przegląd sportowy już od lat istniejący tworzył pewien wizerunek polskiego sportu. Dzisiaj ten wizerunek tworzy się zupełnie inaczej. Są stacje telewizyjne, które bardzo mocno promują poszczególnych zawodników. Zresztą przed walkami Mateusza Masternaka program promocyjny przed 13 kwietnia w Wiedniu w obronie tytułu Mistrza Europy Rodyny przez Polsat jest naprawdę, no, profesjonalnym podejściem. To są zaangażowani ludzie. To jest zaangażowani specjaliści od marketingu, od promocji. Doszły nam portale internetowe, odgrywające dzisiaj telewizja internetowa olbrzymią część. A więc powstaje coś takiego jak wizerunek społeczny wielkiego sportowca, na który trzeba również bardzo uważać, zapracować. Dzisiaj Mateusz i ja jesteśmy osobami publicznymi. Nie stać nas na jakieś, powiedzmy, niekontrolowane wypowiedzi w różnych mediach. Parę lat temu tego procesu praktycznie nie było. Jest Facebook, są Twittery, także to jest, no, jak powiedziałem, olbrzymie przedsiębiorstwo, olbrzymia machina. Ja tutaj przez ostatni tydzień pobytu we Wrocławiu rozmawiałem z Mateuszem i otrzymałem od niego informację, że no, wykonał pewne elementy w procesie treningowym. Więc ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz, że dzisiaj jest tak, że często zawodnik również inspiruje trenera. To jest może rzecz nowa dla wielu z Was, ale taka jest prawda, bo rola trenera w procesie treningowym wielokrotnie się zmienia. Początek to kształtowanie elementów techniki, wspólny kontakt i tak dalej. Później ten element ciężar odpowiedzialności za pracę przechodzi bardziej na sferę mentalną, przede wszystkim doradztwa, organizacji procesu treningowego, podpowiedzi. Więc to się zmienia, to jest proces ciągły, ale jednocześnie jest to fantastyczne wyzwanie, które pozwala na to, że praca w sporcie daje olbrzymią inspirację. Również i do życia osobistego. Czasami płaci się wysoką cenę za to, że się człowiek poświęca całkowicie tej dyscyplinie życia. Natomiast to, co Mateusz powiedział, rzeczą bardzo cenną jest to, aby po prostu w swoim życiu znaleźć tą drugą połówkę. I myślę, że to dotyczy zarówno trenera, jak i zawodnika. Ale ten spokój wewnętrzny, ja pamiętam wielu zawodników, którzy, może to zabrzmi trochę dziwnie, nie osiągnęli wielkich sukcesów, nie dlatego, że, jak my to nazywamy, nie mieli papieru do tego, oczywiście w cudzysłowie, że nie byli kreatywni, nie potrafili utrzymać takiej motywacji przez długi okres czasu. Nie osiągnęli sukcesu, bo po prostu nie układało im się czasami te życie osobiste. A więc to jest też element bardzo istotny. Wtedy ma się w życiu partnera, który pomaga, spełnia, motywuje i jest w stanie, powiedzmy, podjąć wiele różnych decyzji. A więc ten przykład wskazuje na to, że jak skomplikowany jest dzisiaj proces osiągania wielkich wyników sportowych i osiągają go nieliczni. Ja nie dotknę już organizacji polskiego sportu, bo to jest temat na kilkanaście zebrań. To jest, sport się polski zmienił, bardzo się zmienił. Trzeba się w nim odnaleźć zupełnie inaczej niż parę lat temu, gdzie pieniądze z państwowej kasy i po prostu gdzieś to się w jakiś sposób, taki system kręcił. Dzisiaj tych pieniędzy się szuka w różny sposób, przez sponsorów, przez stacje telewizyjne, przez proces marketingowy. I dotyczy to również nas.
A więc tego czasu na powiedzmy życie osobiste w sporcie dziś jest coraz mniej. Dlatego, że trening, który trwa 5-6 godzin dziennie, do tego dochodzą jeszcze wywiady, do tego dochodzi kontakt z ludźmi z prasy, do tego dochodzą kontakty z ludźmi z marketingu, skierowania widowiska, do tego dochodzą również takie podstawowe rzeczy jak tworzenie programów promocyjnych. Ja pamiętam wielu zawodników, którzy setki godzin spędzali na planie zdjęciowym. Więc są te elementy, które doszły dzisiaj, powiedziałbym, zostały dołączone do polskiego sportu. Ja powiem tak, wracając tutaj do tej sytuacji, tego spotkania, jestem, powiedziałbym, dumny z tego, że Mateusz jest tutaj członkiem uczelni, egzystuje tutaj wśród ludzi, którzy posiadają tak wielką wiedzę i że tutaj jest ta wzajemna, bardzo ciekawa i bardzo profesjonalna relacja, bo poza, powiedzmy, tym doradztwem, monitoringiem, korzystaniem z wiedzy, tak jak to określiłem, myślę, że coś innego. Bycie w takim środowisku też inspiruje, daje power, daje napęd do życia. To są rzeczy bardzo istotne. Ja pamiętam wtedy, kiedy ja jeszcze studiowałem na warszawskim AWF-ie, później w wielu latach takiego kontaktu z ludźmi najbliższymi, to na to również zwracał Mateusz, uwagi mnie zabrakło. Ja bardzo się na przykład źle czuję na sali wtedy, kiedy nie ma nawet drugiego trenera, z którym mogę wymienić pewne doświadczenia, pewne uwagi i poglądy. To tak jak w życiu, tak jak się nie ma kogoś, z kim można się podzielić nie tylko radościami, ale i troskami, jest to element bardzo, bardzo istotny. A że jeszcze raz dziękuję za to, że miałem okazję dzisiaj tutaj w tym gronie parę słów powiedzieć i cieszę się, że AWF Wrocław jakby może nie wraca, ale będzie czuwał nad polskim sportem, bo naprawdę jest to uczelnia, która na to zasłużyła, biorąc pod uwagę to, co do tej pory zostało zrobione. I mam nadzieję, że jak powiedziałem, bo dotknąłem tematu polskich władz sportowych, że to zostanie dostrzeżone, bo dzisiaj bez nauki, bez poważnego traktowania polskiego sportu, myślę, że będzie niemożliwe osiąganie wyników sportowych. Dziękuję.